Cześć, witajcie ponownie w mojej pracowni. Mam dzisiaj dla Was fajną niespodziankę, miły i szybki do wykonania tutorial. Dziś nauczę Was, jak wykonać koronkowe shorty. Shorty te kilka lat temu były w mojej kolekcji, w kolekcji bielizny. Są przetestowane, są naprawdę, naprawdę bardzo kobiece, bardzo seksowne. Możecie wykonać je, nawet jeżeli nie macie zbyt dużego doświadczenia w szyciu, ponieważ nie jest to nic skomplikowanego. Jeżeli macie w domu overlocka, to bardzo dobrze, lub w swojej pracowni. Jeżeli nie, to możecie uszyć to na stępnówce, na ściegu zygzakowym, który jest bardziej elastyczny. Ja starałam się wczoraj wymyślić i jak najbardziej uprościć wykrój tych shortów, żebyście mogli sobie sami je w domu przygotować, ponieważ, no jak wiadomo, przygotowanie siatki konstrukcyjnej nie każdy potrafi. Ja starałam się jakoś takie uprościć, żeby pokazać Wam i przekazać jak najwięcej pożytecznej wiedzy. Oczywiście, jeżeli sobie ten wykrój zrobicie, będzie to rozmiar 36 w miarę tego, jaki tam rozmiar potrzebujecie, ewentualnie sobie dopasujecie. No i oczywiście zróbcie próbę na jakiejś tańszej koronce albo na czymś, co jest elastyczne, żeby zobaczyć, czy podkroje będą pasowały, czy będzie to ładnie wyglądało. Ja Wam pokażę teraz, tak pokrótce, mam tutaj przygotowane różne koronki, które będą dobre na takie shorty. Są to elastyczne, takie szersze koronki, które mają od 14 cm wzwyż. Oczywiście im większy rozmiar, tym koronka powinna być troszeczkę szersza, żeby ona się dobrze układała. Ja bym prosiła, żeby tutaj kierować na naszą modelkę na chwilkę, żeby każdy wiedział, o co mi chodzi. Będą to takie shorty, które układają się tutaj tak po skosie. Więc dlatego, jeżeli ktoś ma większy rozmiar i one będą za wąskie, będą nieładnie się układały na pośladkach, tak? I zobaczcie, do tego są potrzebne tego typu koronki, szerokie, jaki sobie wzór wybierzecie. Ja mam tutaj różne. Oj. Tutaj taka, a to taka przepiękna, rewelacyjna koronka. Zobaczcie, jaka piękna. Koszt wykonania takich leginsów, Boże, chyba będę musiała Wam tutorial na leginsy, chodzi mi po głowie. Koszt wykonania takich shortów będzie zależał od tego, jaką drogą koronkę kupicie. Bo nie ukrywajmy, może koronka kosztować 10 zł, może kosztować 50, może kosztować więcej, a w zależności od rozmiaru będzie niewiele ponad metr na jedną parę shortów potrzebny. No i nakład pracy nie będzie zbyt duży, więc tak naprawdę cały koszt to jest ta koronka. Już Wam kiedyś opowiadałam o jakości, więc od tego to zależy. Ja tu mam bardzo piękne koronki, bo ja je odkupiłam od koleżanki, która szyje bieliznę. Jej zostały takie, ja specjalnie, to są albo z Francji, albo z Niemiec, albo z całego świata, z którego ona tam sobie podróżuje, zwiozła. Zobaczcie, jakie piękne. No i co? Pokażę Wam teraz, jak skutecznie przygotować formę na te leginsy. Jest ona uproszczoną moją formą. Zobaczcie, przygotowałam sobie taki prostokąt. Ma on wymiary, nie pamiętam, więc Wam powiem, długość 56 cm i taki sobie przygotujcie, 56 na 15 cm. I taką sobie przygotujcie, bo niezależnie jaką będziecie mieli szerokość koronki, to po prostu sobie tutaj górą dołożycie. I teraz tak, odnajdźcie takie punkty na tym prostokącie. Tutaj 11 cm z jednej strony. Z drugiej strony 10 cm. I teraz tak. Wzdłuż tej krótszej krawędzi odnajdźcie dwa punkty. 3,5 cm oraz 8,5 cm. I to samo z drugiej strony. 3,5 cm oraz 8,5 cm. Ja sobie tutaj poprowadzę linię, którą widzę, że tutaj wcześniej mi się źle narysowała. Zrobię ją jeszcze raz. Będzie mi po prostu łatwiej odnaleźć tutaj kolejny punkt, o którym Wam zaraz też opowiem. Na dolnej krawędzi, tej 56 cm, odnajdźcie punkt 1,5 cm i po drugiej stronie również 1,5 cm. Pamiętacie o tej linii, którą tutaj przeprowadziłam, tak?
odnajdujemy 8 cm i odnajdujemy 8 cm. Koniec tego odnajdywania. Tak naprawdę dzięki temu zrobimy sobie podkrój tutaj przodu. Zobaczcie, przeprowadźcie ten krzywik tak, żeby przeszedł przez te wszystkie trzy punkty. I po drugiej stronie tak samo. To był podkrój tyłu. Ja się pomyliłam, powiedziałam przodu. Teraz robimy podkrój przodu. Widzicie? Jakie to proste. I teraz tutaj, gdzie mieliśmy na dole te 1,5 cm, bach. I po drugiej stronie dzięki temu, zobaczcie, mamy bardzo, w bardzo prosty sposób zrobioną formę na shorty. Czyli pamiętacie, tak? Jeszcze raz mam powiedzieć, czy nie trzeba? Dobra, powiem jeszcze raz, tylko będę sama sobie sprawdzała. Na górnej krawędzi odnajdujemy 11 cm, 10 cm, tak? Czyli tu jest 11, 10. Na tej krótszej odnajdujemy 3,5 cm oraz 8,5 cm. I po tej stronie to samo, 3,5 cm, 8,5 cm. Następnie tutaj 1,5 cm na dole i po drugiej stronie 8,5 cm. A potem na tej linii, którą przeprowadziliśmy tutaj, odnajdujemy punkt 8 cm. To nam pomoże tak naprawdę w przeprowadzeniu przez trzy punkty zawsze łatwiej przeprowadzić tą taką krzywą linię. I teraz co? Wykrajamy tą formę. Tak jak mówiłam, ta forma jest troszeczkę uproszczona, tak abyście dali sobie z tym radę. I wygląda teraz tak. No teraz wybieramy sobie koronkę. Ja wybiorę sobie tą. I co tutaj jest ważnego przy krojeniu z takich koronek? Zobaczcie, koronka ma nierówny brzeg, jest taka pofalowana. Trzeba ją złożyć tak, żeby to się, żeby brzeg ułożył się tak samo na wierzchniej stronie i na tej, która jest pod spodem. Chodzi o to, żeby potem, jak wykroimy sobie, żeby nie było bałaganu. Zobaczyć, czy dobrze to złożyłam, czy... O, idealnie. Chociaż, no jeszcze dodam tutaj centymetr. Czasem nie warto oszczędzać, bo potem się okaże, że tam zabraknie centymetra i... No i będzie strata. Jeszcze raz sobie to układam, tak żeby się ten ładny brzeg ułożył tak samo. I teraz trzeba zwrócić uwagę przy krojeniu takiej koronki na fakt, żeby tutaj ta dolna krawędź, mniej więcej te ząbki układały się po jednej i po drugiej stronie tak samo, czyli żeby schodziły w mniej więcej równym momencie, dlatego że jeżeli tutaj na przykład mielibyśmy krótszą odległość, a tutaj dłuższą, to nie będzie się zgadzała przy szyciu potem ta odległość, tak? Ja sobie to przypnę, że ma być tu i tutaj odnajduję w miarę nawet taki sam. O. I wtedy górę też należy tak dopasować, żeby to się ładnie po skosie schodziło. Zobaczcie, jeżeli będziecie mieć koronkę troszeczkę dłuższą, tak, tutaj, to
musicie sobie przedłużyć tą formę. Jeśli krótsza, to mniejszy problem. Przypnę sobie dla pewności. Trochę się tutaj dzisiaj dziwnie czuję, bo ja normalnie przy tym stole nie kroję, tylko przy moim takim do krojenia, więc jest mi tutaj trochę dziwnie tak na siedząco kroić, ale wy pewnie w domu będziecie kroić przy podobnym, więc muszę się wczuć w waszą rolę. Ewentualnie, jak ktoś ma taki obciążnik, to sobie kładzie. No i tak, ostrzymy nożyczki. Bo wcześniej nie naostrzyłam. No i jedziemy. Wykrajamy. Tutaj podkroiliśmy przód. Ten wykrój podałam wam już z zapasami na szwy, tak? Takie 6 mm, bo tyle mniej więcej ma overlock, lub jak będziecie szyć na ściegu zygzakowym, to też będzie dobrze. I wykrojone shorty wyglądają w ten sposób. Możecie sobie przypiąć, żeby się nie zgubiły po drodze, jak będziecie iść do maszyny, bo ja mam krótką drogę. Ja się tylko odkręcę. I teraz, co ja polecam zrobić? Zanim zaczniecie szyć te majtki, weźcie sobie kawałek ten, który odpadł i zobaczcie, czy ściek się ładnie układa. Oj, zobaczcie. Wczoraj szyłam na tej maszynie coś innego. I widzicie, ściek jest nieodpowiedni do tego materiału, czyli trzeba... O, jeszcze na dodatek się nitka zahaczyła. Trzeba sobie poluzować nitki. I zobaczyć, kiedy ściek jest ładny. Jeszcze trzeba przekręcić. To jest to, co wam kiedyś opowiadałam, żeby po prostu, jak się rozciąga materiał, żeby te nitki, które są tutaj prowadzące, żeby się nie napinały, ale jednocześnie też, żeby nie były za luźne, bo jak będą za luźne, to po prostu się rozejdą. A nitki, które schodzą tutaj do chwytaczy, muszą się też ładnie układać. I to trzeba właśnie sobie tutaj kilka razy pokręcić i sprawdzić. Teraz ściek jest mocny i tu się nie rozchodzi. Teraz będzie dobre. I zaczynamy. Zszywamy jeden podkrój. Zszywamy drugi podkrój. Jak widzicie, dostałam takie zapytanie od kogoś, ktoś napisał na maila, że chce sobie kupić maszynę i czy jest taka możliwość kupienia maszyny domowej z overlockiem. To znaczy, można sobie kupić albo overlocka, albo wstępnówkę. Nie ma czegoś takiego, że w wstępnówce będzie overlock, dlatego że jak widzicie, mi ten overlock tutaj obcina. Jest zupełnie inaczej skonstruowany. Mam 4 nitki, które 2 schodzą do chwytaczy, 2 tutaj. Idą do igieł. Jest zupełnie inaczej skonstruowana maszyna, więc wstępnówka taka domowa może mieć co najwyżej ściek, który będzie imitował overlockowy, ale nie będzie obcinał i nie będzie taki szybki, bo tamten będzie miał więcej wkłuć igły. Dobra, nieważne. Kiedyś o tym wam opowiem, może jeszcze pokażę budowę tej maszyny. A, to chciałam, zszyję sobie i nie mówię co. Jak zszyłam podkroje, to teraz zszywam te takie tutaj króciutkie nogaweczki. Tak więc tyle poświęciliśmy na szycie tych majtek. Czyli jak sami widzicie, nie było to długo. Szyłam czarnymi nitkami, dlatego że koronka jest w większej mierze tutaj na takim czarnym jakby tiulu. No i zobaczcie, to jest tak naprawdę większa część roboty już wykonana. Shorty są gotowe. Dlatego mi zależało, żebyście tutaj ładnie skroili, żeby się tutaj tak samo schodził wzór. To jeszcze za chwilę powycinamy te nitki. Ostatnim etapem będzie zabezpieczenie tych ściegów,
które tutaj powstały, tak, żeby ten overlock się później nie rozprął. Ja sobie to zarygluję na stębnówce i ewentualnie, wiem, że nie każdy z Was lubi, możecie sobie na przodzie przyszyć kokardkę, będziecie wtedy rozróżniać, gdzie jest przód. Chociaż tutaj widać, podkrój tyłu jest troszeczkę dłuższy. Idę do stępnówki, znaczy znowu się odkręcam. Ja sobie tak fajnie tutaj zaprojektowałam swoje stanowisko pracy, że jak widzicie, ja się tylko odkręcam. Ćwiczę talię tak. Zabezpieczam sobie no i zerwałam nitkę, sorry, trzeba się na chwilę zatrzymać. Jest na miejscu. Ja sobie w ten sposób zabezpieczę. O. Są różne metody zabezpieczenia takiego ściegu. Można ten ścieg założyć i przyszyć. A ja go po prostu wycinam, ponieważ dosyć dobrze go tutaj zamocuję. Ta kokardka, o której Wam mówiłam, też dodatkowo będzie trzymała ten ścieg, żeby przeszywam w tym miejscu, gdzie idą te nitki od igieł w overlocku, dlatego on już się nie rozpruje. O, odkroiłam. I to samo robię tutaj przy tych króciutkich nogaweczkach. I wycinam to. Warto ładnie dopasować tą nitkę do koronki, żeby ten ścieg się nie rzucał w oczy. Ja szyłam przędzą, która jest jeszcze taka, przędzę się zakłada tylko na chwytacze na overlocku, bo inaczej by się zerwała, ale przędza jest delikatniejsza i ma te niteczki takie cieniutkie, więc jeszcze ładniej wyglądają. Jest bardziej elastyczna, czyli też gwarantuje, że się elastyczne rzeczy nie porwą. Dobrze, czyli tak naprawdę są skończone te shorty. Odnajdę sobie teraz, gdzie jest przód, a gdzie tył. Pamiętajcie, że podkrój tyłu jest zawsze troszeczkę dłuższy, tak? O, i tu jest dlatego tył. On jest o centymetr dłuższy nam wyszedł. Tu jest przód. I teraz, jeżeli ktoś chce, to może przyszyć kokardkę. Ja to zrobię. Pokażę Wam, jak zrobić kokardkę, jak odnajdę jakiś kawałek czegoś na kokardkę. O, mam. Popatrzcie, weźcie sobie kawałek jakiejś wstążki. Niekoniecznie musi być taka, może być nieprzezroczysta. Składam ją tak i tak. Nie robię żadnego supełka. Biorę sobie kawałek nitki. Okręcam. I patrzę sobie, czy taka kokardka mi się podoba, czy jakoś ją tutaj jeszcze... Żeby miała fajne proporcje, nie była jakaś taka nierówna. I okręcam sobie tym. I robię supełek. O, i teraz zobaczcie, kokardka ma ładny kształt. Teraz tak, obcinamy pod skosem końcóweczki, wtedy one się nie będą tak pruły. Pod kątem 45 stopni najlepiej, tutaj można też troszeczkę opalić zapalniczką. Ja nie będę tego robiła, bo widzę, że w zasięgu mojego oka nie ma zapalniczki. I przyszywam sobie tą kokardkę tutaj z przodu. Jak widzicie, akurat ta kokardka nie jest jakaś rzucająca się w oczy. Jest delikatna. Takie oto shorty są naprawdę... Myślę, że fajną bielizną, bardzo elegancką, kobiecą. Będzie fajnym pomysłem na prezent, zarówno dla siebie, jak i dla kogoś. Także zarówno panowie mogą je uszyć dla bliskiej sobie osoby, dziewczyny dla siebie. A zainspirował mnie do nakręcenia tego tutorialu
fakt przeczytania kilku książek o tym, że francuski mają przepiękną bieliznę i że one po prostu noszą ją dla siebie i to pomaga im czuć się pewniej i są zawsze emanują tą kobiecością. Ja te szorty bardzo lubię. Ja pierwszy egzemplarz uszyłam, jak byłam na studiach, a uwierzcie mi, było to bardzo daleko i od tej pory one mi towarzyszą. Znaczy niekoniecznie ten egzemplarz, nie tamten, tak, ale bardzo często sobie je szyję, bo są bardzo wygodne, nie odciskają się nigdzie na skórze i naprawdę robią wielkie wrażenie. Czyli jak sobie je uszyjecie, możecie powiedzieć, że macie leginsy. Boże, co ja z tymi leginsami? Jeszcze raz. Jak sobie je uszyjecie, to możecie powiedzieć, że macie szorty z pracowni Mility. Pozdrawiam Was i życzę Wam wszystkiego dobrego. Jeżeli się podobało, dajcie kciuk w górę. Jeśli się nie podobało, to nie dawajcie kciuka w dół. Ale mam nadzieję, że jednak się Wam podobało i że będziecie ze mną częściej. I oczywiście mam tutaj mój zeszycik zapisany pomysłami z tutorialami. Oczywiście, jeżeli Wy byście chcieli się czegoś nauczyć, możecie do mnie napisać, bo być może uda się to zrobić tutaj na YouTubie, jeżeli oczywiście czas pozwoli. No i niektóre rzeczy jest trochę trudniej skręcić. A może kiedyś się spotkamy w realu i poćwiczymy szycie razem. Pozdrawiam Was, cześć.